Znajdujemy się na ulicy Minerskiej, na ośrodku treningowym Łódzkiego Klubu Sportowego. W trakcie 24. edycja finałów, tym razem wojewódzkich, o Puchar Tymbarku. Walczymy razem z zespołem Gortata o wyjście z grupy i o awans na Stadion Narodowy. Jak Marcin Gortat jest związany z tą szkołą? Marcin jest właścicielem tej szkoły, tak to nie jest, bo niektórzy, zawsze mnie to irytuje, mówią szkoła imienia Marcina Gortata. No nie, to nie jest szkoła imienia Marcina Gortata, tylko Marcina Gortata. Jest to szkoła prowadzona przez spółkę, której Marcin jest właścicielem, do której Marcin przyjeżdża. Teraz w tygodniu tym, gdzie będzie zakończenie roku szkolnego, też uczniów odwiedza, rozmawia z nimi, interesuje się, słucha też uwag, jak rodzice czy uczniowie wysyłają mu, bo zawsze mówi, że zaprasza do kontaktu i potem się jako dyrektorzy tłumaczymy, ale fajnie, jest zaangażowany. Tymbark ma swoją ogromną renomę, wielką markę, tak jak powiedziałeś, największy turniej w Europie, więc no wygrać coś takiego to i dla dzieciaków, ale też dla dyrektora, dla trenerów, dla wszystkich nas dookoła, no to jest wielka rzecz i będziemy na pewno jeszcze przez kolejne lata walczyli o to, żeby próbować ten sukces powtórzyć. To, co jest dla nas bardzo istotne, odkąd jestem w szkole tak naprawdę, to jest pewnego rodzaju stopniowanie tego, czego uczymy dzieciaków. To, żeby ten progres był w miarę uporządkowany i klasy 1-2, czyli te, którymi ja się zajmuję, to przede wszystkim rozbudzanie w nich miłości do sportu, do piłki nożnej, do tej pasji, która ma w nim zostać na całe życie. A dopiero później wchodzi już specjalistyczne szkolenie, czy to piłkarskie, czy w jakichś innych sportach. Mamy tancerki, mamy zapaśników. Więc moje zadanie jest sprawić, żeby jak najlepiej się bawili. I to też próbowaliśmy robić poprzez Puchar Tymbarku, bo dostrzegaliśmy, że często na lekcjach wychowania fizycznego w tych pierwszych miesiącach szkoły, pierwszaki jednak średnio radzą sobie z rywalizacją, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się ta porażka, nawet na lekcjach WF-u, więc to jest już u nas niemalże norma, że w tych pierwszych kilku miesiącach pracujemy bardzo mocno nad tym, żeby każdy z nich zdawał sobie sprawę, że wynik to jest sprawa absolutnie drugorzędna, liczy się ich rozwój z każdą kolejną lekcją, z każdym kolejnym meczem, turniejem. Bardzo nad tym pracowaliśmy i bardzo się cieszę, że w tym roku udało nam się chyba dojść do tego poziomu, który był przez nas pożądany, bo pojechaliśmy na finały miejskie w roczniku 8 i byliśmy chyba jedyną drużyną, która nie miała takich złych emocji. Nie było tam płaczu, nie było tam jakiejś wściekłości, jakiegoś wzajemnych pretensji chłopców do siebie i każdy z nich wiedział, że przyjechał tam po to, żeby się dobrze bawić, niezależnie od tego, jakie są wyniki. Sportowo nie osiągnęliśmy celu, bo zajęliśmy dopiero drugie miejsce, natomiast dla nas istotniejsze w tych rocznikach U8, U10 jest to, żeby te dzieciaki zwyczajnie łapały bakcyla, żeby łapały pasję do sportu, a na wyniki przyjdzie czas, co zresztą pokazują mi starsi koledzy, którzy radzą sobie wybitnie. Kiedy my kończymy jakieś rozgrywki i pytam dzieciaków, chłopcy, powiedzcie, jak wasze wrażenia, co się wydarzyło? Nie chcę tutaj zdradzać za wiele, ale przegraliśmy pierwszy mecz 10 bramkami w finałach miejskich. Ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce, ale w chłopakach ten pierwszy mecz mocno siedział. Oni powiedzieli, bawiliśmy się dobrze, graliśmy tak, jak chcieliśmy grać. Graliśmy krótkimi podaniami, dryblowaliśmy dużo, nie załamujemy się, nikt nie płakał, nikt nie miał do nikogo pretensji. Dla mnie to był gigantyczny powód do dumy i pokazanie, że ta nasza praca ma sens, że to tuczenie im do głów na każdym WF-ie, że wynik to jest jakiś rodzaj stymulacji, który gdzieś prowadzi dopiero do dalszego celu, a nie coś, co stanowi koniec świata albo wejście do raju. To przynosi efekty. Staramy się podchodzić do tego płynnie, budując drużynę na każde rozgrywki co roku. Staramy się włączać w to młodszych zawodników, którzy nabierają doświadczenia już na następne rozgrywki, gdzie grają w swoim macierzystym roczniku. Takim przykładem był Max Lindner w tamtym roku, gdzie 2 lata temu właśnie w przegranym finale z Olsztynem grał z chłopakami, wchodząc z ławki rezerwowych. Rok później już był czołową postacią tej drużyny i liczymy na to, że właśnie następni chłopcy pójdą w jego ślady.
Mówimy o tym, że no najważniejsza jest chyba tutaj piłka nożna, a może niekoniecznie? No niekoniecznie, bo inne dyscypliny sportu wzbogacają skarbiec ruchowy. Tak? Zawodnik jest dzięki temu przygotowany na niespodzianki na boisku. Potrafi wyjść z ciężkich sytuacji koordynacyjnie, jak i mentalnie też. Każda dyscyplina sportu daje swoją wartość, wnosi coś dodatkowego na plus do rozwoju zawodnika. Czy to mentalnie, czy właśnie pod względem fizycznym. Trening jest dla trenera, mecz jest dla zawodnika. To, co wypracowaliśmy na treningu, powinno przekładać się na mecz. Stąd nie ingeruję zbytnio w działania zawodników, bo to jest łamanie ich kreatywności tak naprawdę. Daj wsparcie na wsparcie do placa. Szukaj od przodu. Wierzymy? Bo ja myślę, że kto inny jak nie my, chłopaki. 2-0 jest. Fajne wyzwanie przed nami, tak? Dawaj. MG 13! Czyli nie jest tak, że jak trenera nie słychać, to mu nie zależy? Nie, absolutnie nie. Bardzo zależy. Ja przeżywam mecze, ze mną lepiej nie rozmawiać po przegranych meczach. To tylko tak wygląda z boku. Jest z nim była koruszkowska siła!